A teraz pierwsza z walk wieczoru. Portugalczyk Hugo Miguel Rodriguez Mendes. Wchodzi na ring reprezentant Portugalii. Paweł Jędrzejczyk tradycyjnie już startuje w galach Tomka Makowskiego. Przegrał tylko raz. No a dziś ten rywal na pewno też bardzo trudny. Na pewno. Ostatnio przegrał z zawodnikiem z Egiptu. Była to jedna z cięższych walk Paweł, jaką widziałem. Naprawdę nie mógł znaleźć recepty Paweł, mimo to, że starał się przez 5 rund, nacierał na przeciwnika, ale musiał uznać jego wyższość, także przegrał na punkty. Wiem, że bardzo był zawiedziony i mocno pracował przed tą, przygotowywał się do tego pojedynku, no ale niestety nie wyszło tym razem. Tak, tylko należy przypomnieć, że wtedy Paweł był po kontuzji, on tam wtedy zmagał się z pewnymi dolegliwościami, no i to na pewno miało wpływ na jego postawę w ringu. Teraz Paweł zdaje się jest zdrów jak ryba, więc no, miejmy nadzieję, że tutaj w konfrontacji z zawodnikiem z Portugalii zaprezentuje nam bardzo wysoką klasę. No, ostatnio Paweł brał udział w gali Iron Fist w Szczecinie. Tam pokazał się z bardzo dobrej strony, wygrał przed czasem z zawodnikiem z Włoch. Już w pierwszej rundzie, także formę ma wysoką. No, tam walczył też Tomek Makowski. Też była bardzo trudna walka Tomka Makowskiego z zawodnikiem z Włoch. Tak, to był też wymagający przeciwnik. Sam Tomek przyznał, że pierwszy raz ktoś mu taki postawił mocny opór, nie? No ale mimo to przełamał ten opór i wygrał jednogłośnie na punkty. Prosimy teraz Paweł Jędrzejczyk. Odegranie hymnów. Kontra Hugo Miguel Rodriguez Mendes. Jesteśmy już po tej części oficjalnej, po prezentacji zawodników, po odegraniu hymnów i za moment walka o tytuł zawodowego mistrza świata Muay Thai Federacji WKN, 82 kg. Paweł Jędrzejczyk, Puncher Wrocław kontra Portugalczyk Hugo Miguel Rodriguez Mendes. W niebieskim narożniku reprezentant Portugalii, w czerwonym Paweł Jędrzejczyk.
Nasz Portugalczyk jest nieco wyższy od Pawła, ale za tą muskulaturą ustępuje nieco Pawłowi. Obaj mają praworęczny. Od low kicku rozpoczyna Paweł. Mocne kopnięcie. Paweł, szczelna podwójna garda. Widać, Portugalczyk poczuł siłę Pawła. Jest nieco w defensywie, ale odgryza się. Tak, musi uważać Paweł, bo te ciosy zawodnika z Portugalii, przynajmniej dwa zostały wyprowadzone, były bardzo groźne. Przeszli do klinczu. Rozdziela sędzia klincz. No, zaczynamy lekkim lewym prostym. Ten doping publiczności na pewno bardzo pomaga Pawłowi. Teraz Paweł rusza do ataku. Kolano zaskakujące ze strony Portugalczyka. O, lewy sierp, firmowa technika Pawła. Portugalczyk cały czas w defensywie. Cały czas. Nie chce przyjąć otwartej walki, odgryza się. Nie, Paweł ma go przy linach. Tak, no teraz kolano. Bardzo dobra seria Pawła. No, już widać, poczuł. Dobrze. Świetnie, świetna akcja Pawła Jędrzejczyka. Tak, znakomicie Paweł. Lina, kręci głową. Nie chce no to walczyć. Jest chyba koniec. Tak. Nie chce walczyć, to kopnięcie middle kick. No kapitalnie Paweł spisał się w tej walce. Brawo, wygrana w pierwszej rundzie przez knockout. Chyba nie spodziewał się Paweł, że to tak nastąpi szybko. Tak. Na pewno nie, nigdy nie można być pewnym. Ale piękne zwycięstwo, piękna wygrana. Głęboki oddech wziął Paweł Jędrzejczyk. No, poszedł do reprezentanta Portugalii. W tej chwili schodzą te emocje, to napięcie. Jest euforia. No tak, świetnie zaprezentował się Paweł, naprawdę. Wielkie brawa! To chyba był jego najlepszy pojedynek w galach, które organizowane są w Nowej Soli, bo tak szybko nigdy Paweł tutaj nie wygrał. Walka była na pięciu. Wcześniej zajmowało mu to troszkę dłużej. No na pewno. Wynikiem KO w pierwszej rundzie wygrywa Paweł Jędrzejczyk. Na pewno dominacja od pierwszego rundu. WKR. Wielkie brawa! A nagrodę główną, czyli pas mistrzowski, prosiłbym pana Rafała Mroczka o wręczenie nagrody dla nowego mistrza Muay Thai Federacji WKM, pan Paweł Jędrzejczyk. Raz jeszcze wielkie brawa. Pas zawodowego mistrza świata wręczy Rafał Mroczek. Już Rafał Mroczek na ringu. Gratulacje dla Pawła Jędrzejczyka. Pas zawodowego mistrza świata. Super, to drugie trofeum w tym roku. Pas drugi tytuł mistrzowski, który Paweł zdobywa. Tak, jeszcze puchar. Wielkie brawa. Chwila dla reporterów. Wielkie brawa. No, naprawdę świetnie rozstrzygnął tę walkę Paweł Jędrzejczyk. Wrocławianin, 31-latek. Tak, jest to wychowanek Panciera Wrocław, trenera Janusza Janowskiego. No tak, u trenera Janusza Janowskiego trenuje także Tomek Makowski, także zobaczymy, czy Tomek Makowski powtórzy to, co zrobił Paweł Jędrzejczyk w konfrontacji z Tajem. Miejmy nadzieję, trzymamy za niego kciuki. Tak jest, no tutaj wszyscy czekają na tę walkę wieczoru Tomka Makowskiego z reprezentantem Tajlandii. Jeszcze powtórka walki Pawła Jędrzejczyka i ten cios, który zakończył tę walkę już w pierwszej rundzie. No i Portugalczyk.